Lubimy lato, lubimy wakacje i lubimy, jak jest ciepło. Może nie wszyscy, ale zdecydowana większość. I pomyśleć, że już lada moment 1 września, data przełomowa od zawsze. Działdowo chce zrekompensować ten przełomowy okres nam wszystkim. Zaprasza do siebie. 28 sierpnia, 7 działdowski jarmark antyków, rękodzieła i zdrowej żywności. Podczas imprezy odbędzie się również zlot pojazdów zabytkowych. Przyjeżdżają z całego regionu, najwięcej z okolic tutaj Olsztyna, ale też spod Warszawy, gdzieś tutaj z tych okolic mazowieckiego województwa. Pojazdów jest sporo, co roku powyżej 100 pojazdów, nawet 200. Są to różne autka, są to tak zwane PRL-owskie pojazdy, a więc można spotkać tutaj syreny, wartburgi, trabanty, maluchy, ale jest, nie brakuje też aut zachodnich czy amerykańskich. Impreza odbędzie się tradycyjnie w Parku Honorowych Dawców Krwi przy ulicy Wolności. Nie jest ciężko tu trafić, ale będzie łatwo zatracić się w proponowanych atrakcjach. Organizator wszystko dobrze przemyślał. Będzie fajnie. W programie imprezy godzina 14 muzyczny start, godzina 14.20 parada pojazdów zabytkowych ulicami Działdowa, godzina 14.30 koncert zespołu No To Co, godzina 16 koncert zespołu Inoros, godzina 17 wręczenie nagród za udział w 6. zlocie pojazdów zabytkowych. Godzina 17.15 Dawid Artysta pakuje walizę. Koncert rap, hip-hop. Jednym z wydarzeń jarmarku będzie symulator wypadków drogowych. Jest to okres też takich powrotów z wakacji, więc no, szczególnie uczulamy, zachęcamy do ostrożnej jazdy. Będziemy mile witać wszystkich gości, ale prosimy o rozwagę. Na wszystkich czekać też będzie grochówka, czyli nikt o pustym żołądku stąd nie wyjedzie. A wiadomo, człowiek głodny, człowiek zły. I wtedy łatwo o błąd. Dlatego na głodnego za kółko też nie wsiadajmy.